Michał Nowak, zapraszam na sport. Już w środę 8 stycznia pierwsze zajęcia w nowym roku odbędą piłkarze trzecioligowej broni. Trener Dariusz Różański spodziewa się na pierwszym treningu kilku nowych zawodników. Jednym z nich ma być testowany już jesienią Karol Kasprzyk, czyli młodzieżowiec Centrum Radom. Cały pierwszy tydzień będzie tak zwanym wprowadzającym, a od 16 stycznia zawodnicy rozpoczną zajęcia w siłowni. Tam treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz w czwartki. Inauguracyjne zajęcia trzecioligowych piłkarzy broni rozpoczną się na obiekcie Mosiru ze sztuczną nawierzchnią w środę o godzinie 17:30. Kilka dni później radomianie rozegrają pierwszy sparing z Legionowią Legionowo. Przemysław Atras, mistrz Polski w squashu, przeprowadził kamp dla najlepszych zawodników Squash Team Radom. Zajęcia odbyły się w klubie PopGym. Po raz pierwszy w Radomiu odbył się kamp, podczas którego czołowi radomscy zawodnicy squasha poznawali tajniki tej dyscypliny sportu. Radomianie mieli się od kogo uczyć, bowiem wykładowcą był Przemysław Atras, czyli mistrz Polski i numer jeden w krajowym rankingu zawodników. Żeby dojść do poziomu mistrzowskiego, niewątpliwie trzeba się, jak w każdej innej dyscyplinie, trzeba się poświęcić i są to treningi, które się wykonuje codziennie, czasem kilka razy dziennie. Squash w Polsce jest cały czas rozwijającym się sportem, także poziom wyszkolenia, on z rokiem na rok rośnie. W miniony weekend pod okiem mistrza zajęcia teoretyczne i praktyczne odbyło kilkunastu czołowych zawodników z radomskiej ligi squasha. W naszym klubie squash rozwija się, mamy grupę osób, które chcą się rozwijać, stąd też zaproszenie, które wystosowaliśmy do Przemka Atrasa, który jest mistrzem Polski, trenerem z Krakowa. Takie zaproszenie przyjął. Dzisiaj mamy 5-godzinne warsztaty squasha, będziemy czerpać od niego wiedzę. Od paru sezonów rozgrywane są w naszym mieście mistrzostwa Radomia w squasha. Mamy u nas ligę, takie nasze wewnętrzne, można powiedzieć, mistrzostwa Radomia. W tym roku udało mi się wygrać mistrzostwo Radomia, a w lidze bierze udział w tym momencie około 40 zawodników. Rokrocznie ta liczba się powiększa, także squash staje się coraz bardziej popularny. Ludzie poznają go przez to, że jest łatwy do zaczęcia, tak? Nie trzeba być przygotowanym, wystarczy koszulka, spodenki, buty, rakiety są dostępne w klubie, także nic, tylko grać. Squash jest coraz bardziej popularną dyscypliną sportu. W Polsce pojawił się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia!